Cześć, witam Was na naszym odcinku Grać na temat planszy. Dzisiaj kolejna gra od Trev Joker Line, czyli czwarta z serii. Tym razem jest to Kryptos, polskiego autora pana Piotra Siłki, znanego poniekąd z Games Fanatica, jako redaktor naczelny. Jest to jego autorska gra, w której będziemy bawić się w kryptologów, czyli osoby, które będą starały się odkodować ukryte, ukryte informacje. Gra jest skierowana dla od 3 do 6 graczy i jest to takie malutkie pudełko, standardowy ten rozmiar trefla tych małych karcianek. I już pokazuję Wam, co się znajduje w środku i jak się gra w Kryptosa. Po pierwsze, otrzymujemy taką małą składaną planszę do grania. Każdy z graczy otrzymuje swoją planszę gracza, gdzie mamy zaznaczone startową pozycję naszego znacznika punktów oraz nasz cel, czyli 15 punktów, bo w momencie, kiedy któryś z graczy zdobędzie 15 punktów, gra, kończymy rundę i gra kończy się. Oprócz tego mamy takie właśnie znaczniki czarne, na które będziemy sobie zaznaczać punkty zdobywane podczas gry. No i cała oś gry, czyli najważniejsze rzeczy. To są takie plastikowe znaczniki w czterech kolorach, czyli niebieskim, żółtym, zielonym oraz czerwonym. Oraz talia kart. Jest ich tutaj 48. W zależności od liczby graczy będziemy używać ich wszystkich lub tylko jakiejś części. Czyli na trzech graczy gramy 32 karty, na 4 graczy 36 kart, na 5 graczy 40 kart i na 6 graczy kart 48. Karty te mają na sobie takie dwie informacje, tak naprawdę, to znaczy mamy kolor, czyli mamy kolor z jeden z tych czterech, które powiedziałem, oraz numer na karcie. Oprócz tego mamy też na rewersie strzałki. Na czym polega gra? Każdy gracz otrzymuje, rozdajemy karty w zależności od tego, ilu jest graczy, czyli powiedzmy, jeżeli mamy 3 graczy i mamy gramy na 32 karty, rozdajemy 10 kart, na 4 graczy 9 kart i tak dalej, i tak dalej. No powiedzmy, że wezmę, rozdam sobie 8 kart, czyli tak jakbyśmy grali w piątkę albo w szóstkę. I teraz, co się dzieje? Każdy z graczy układa swoje karty od najmniejszej do największej. Po to są te strzałki z tyłu, żeby to było jasne. Czyli układam sobie karty tak, żeby były one po kolei na mojej ręce. Moje ułożenie wygląda w ten sposób, czyli mam takie karty. Następnie biorę znaczniki kolorów. To znaczy biorę tyle żółtych, tyle czerwonych, tyle zielonych i tyle niebieskich znaczników, ile mam kart. W moim przypadku, ja będę może tak to trzymał, biorę 2 znaczniki żółte, ponieważ mam 2 karty żółte, 2 czerwone, 1 zieloną i 3 niebieskie. Każdy gracz robi to samo. I teraz, rozpoczynałem rozgrywkę od tego, że po kolei, począwszy od pierwszego gracza, ujawniamy karty. Karty trzymamy w ten sposób, czyli rewersami do wszystkich, natomiast musimy ujawnić jedną kartę. Na czym to polega? Polega to na tym, że odwracam kartę do góry w ten sposób, czyli widać, że mam 24 żółtą w tym miejscu, a następnie na planszy tej, która tutaj się znajduje, kładę żółty znacznik. Robimy tak, najpierw rundę i później odpocząwszy od pierwszego gracza w odwrotnym kierunku. Załóżmy, że ja ujawniam, że mam też żółtą czwórkę. Czyli gracze, którzy ze mną grają, widzą, że mam czwórkę, że mam 24, a pomiędzy nimi mam jakieś karty. Tutaj są karty między 5 a 23, tu są wyższe niż 25, no i widzą, jakie mam te swoje kolory. O co chodzi w grze? W grze chodzi o to, że pozostali gracze starają się wydedukować z informacji, która jest tutaj na planszy, czyli jakie już zostały wykorzystane te numerki, jakie kolory mam, jakie karty oni mają, postaram się wydedukować, jakie karty posiadam. I teraz runda gracza polega na tym, że gracz wskazuje czyjąś kartę, na przykład mówi, że to jest karta, o ta karta, to jest na przykład, nie wiem, 28
żółty. No, żółty to bez sensu. 27 zielone, bo mam zieloną kartę. Ja mówię tylko, czy tak, czy nie. Jeżeli to się zgadza, to gracz, który oddał dobry strzał, otrzymuje 3 punkty. Jeżeli nie, mówię, że jest to błąd. Nie mówię, jaka jest to karta. Gracz, który popełni błąd, może kosztem jednego punktu zwycięstwa oddać ponowny strzał. Nie musi być to w stronę moich kart, może być to w stronę innych kart innego gracza. I znów, jeżeli zgadł, to dostanie 3 punkty, jeżeli nie, to w tym momencie jego tura się, runda się kończy. Takie dwie ważne rzeczy. Jeżeli gracz ma tylko dwie karty jeszcze na ręku, to dobry strzał u niego jest wart 2 punkty. Jeżeli ma jedną kartę, to taki dobry strzał jest wart 1 punkt. Gramy do momentu, aż któryś z graczy osiągnie w którejś rundzie 15 lub więcej punktów. Gra, dokańczamy rundę i gra się automatycznie kończy. Czyli jak widzicie, jest to po prostu dedukcja, kombinowanie na podstawie tych znaczników kolorowych i tej planszetki oraz tego, co ujawniam na początku, co mają inni gracze na ręku. Gra ma trzy warianty tak naprawdę, bo można powiedzieć, że mamy trzy warianty. Pierwszy wariant, czyli wariant zaawansowany, mówi o tym, że nie można ujawniać pierwszej i ostatniej karty, co tutaj jest dość istotne, czyli możemy zagrać taki wariant. Mamy wariant tajemnica. Wariant tajemnica jest to w rozgrywce 4-5 osobowej. Bierzemy więcej kart, o 4 karty więcej, rozdajemy je i następnie te 4 karty kładziemy sobie na środku, także będzie troszeczkę trudniej, bo nie wiemy, jaka karta jest najwyższa, które karty odpadły. I jest jeszcze wariant łapówka. Wariant łapówka polega na tym, że po złym strzale nie odejmuje sobie punktu zwycięstwa tylko i wyłącznie, ale punkt zwycięstwa dostaje ten gracz, do którego będę oddawał ten drugi strzał. Czyli robię błąd, odejmuję sobie punkt zwycięstwa, ale to, w kogo strzelam, ten gracz otrzymuje właśnie ten punkt. Także mamy te trzy warianty, które mogą tą rozgrywkę na troszeczkę zmodyfikować. Gra Kryptos jest to grą szybką, myślę, że tak 15 do 30 minut rozgrywki. Jeszcze raz pokażę pudełko. Piotr Siłka, autor, Tref Joker Line jest to wydawca. Ja dziękuję za obejrzenie filmiku, zapraszam Was na kolejne na naszym kanale i oczywiście zapraszam Was do posłuchania, co mamy do powiedzenia na temat tejże gry, naszego podcastu. Dzięki bardzo i do zobaczenia i do usłyszenia.